Ejka, dzisiaj zaczynamy dla Was vloga przecieraniu kalendarzy adwentowych. Tak, ja znowu w mokrych włosach, tak jakoś wyszło. Dobra, więc zaczynamy. Jutro są Mikołajki. Tak, jutro Mikołajki, więc jutro będzie coś specjalnego. Dzisiaj ja czy Ty otwieram pierwsza? Nie pamiętam, ale myślę, że to jest jakaś różnica. Ty otwórz pierwsza na przykład, bo lubię. A ja już wezmę sobie. Dobrze. Coś ciężkiego. Ooo! Już widzę, że się ucieszę z tego prezentu. Są to rękawiczki, bo że ja sobie zamówiłam z Ali rękawiczki. Takie? Takie same. Bo z jaja robisz. A ja sprawdzałam, one działają, bo sprawdzałam, czy działają. I właśnie też zamówiłam sobie takie, żeby zamieć je przy tym. To fail, ale działają. Nie masz tu telefonu, nie? Nie. No ale działają. Ale rękawiczki super fajne, przydatne. Tym bardziej, że to są takie do telefonu. No wiem, no. I można sobie. Dotykowo, je... nie? Że ale one są cienkie. Cienkie? Jezu, no. Nie pasuje. No cienkie, no takie chińskie. Działa, działa. No działa, nie? Tego, ale tam mi trzymam palcami, bo wiesz, bo ty mi nie używasz, nie? No nie. I co o tym sądzisz? Fajne, nie? Fajne. Teraz otwieram ja. Dzisiaj coś czuję, że będzie coś do jedzenia. Wiedziałam. Ej, rodzynki przed tym zniknęła! Chciałam powiedzieć, skąd masz rodzynki w czekoladzie, bo zazwyczaj są w takich dużych tych. Ale poznałam tutaj firmę Mister Choco. Rodzynki w czekoladzie. I kupiłaś się tego, że też nie lubię są, tak? Powiem wam, że dzisiaj domyślałam się, że będzie coś do jedzenia, bo było to ciężkie i tak robiło. Ale nie przyszło mi przez myśl, że rodzynki w czekoladzie. No. 4 sugerowane porcje, czyli na raz masz 50 gramów zjeść. 200 gramów. Ty, Marta nie lubi na przykład rodzynek w czekoladzie, nie? No ja ogólnie nie lubię rodzynek. A no właśnie. Napiszcie ogólnie, czy lubicie rodzynki w serniku. Ja nienawidzę. Ogólnie jest taki mem nawet z tym kotem, nie? Jest mem z kotem, że o, rodzynki w serniku. Ja na przykład jestem ogólnie sernik bez rodzynek. Ma połowę traci swojego smaku. Nie, moim zdaniem. Naprawdę, nie. A większość ludzi twierdzi tak jak Marta, jak zastanawiam się z tym społeczeństwem i tak. No. Dobra, to tyle o otwieraniu kalendarzy adwentowych. Będę sobie mogła teraz dziubać rodzynki. Przed chwilą zawiesiłam te lampki, co my zawsze mamy na karniszu. Musiałyśmy je zdjąć. Bo ogólnie planowałyśmy ich w ogóle wcale nie ściągać na okres ogólnie nawet letni. Bo wiecie, tak tego nie widać, jak nie są zapalone, ale musiałyśmy teraz zdjąć, jak był u nas ten mini remoncik. I właśnie zawiesiłam te lampki świąteczne. W sensie świąteczne. Te, no świąteczne, te gwiazdki takie, no się świecą, to nie widzicie. To są dwa komplety, my je chyba kupiłyśmy dwa lata temu z Pepko. I chyba jeden komplet kosztował 5 zł, czyli 10 zł. I zobaczcie, jakie... Sorry, jestem trochę zdyszona. Już starość. Jaki fajny efekt od razu macie, taki bardziej świąteczny, nie? Wystarczy, że po prostu zawiesicie lampki. Takie... One ogólnie są na baterie, dwie baterie, takie grubsze trzeba. Jak oglądacie nasze vlogi, co najmniej 2 lata, to już na pewno je widzieliście. No. O, a tak wyglądają z światłem. O, widać teraz bardziej ten ich wzór. Widzę, że jest po 18, film się opublikował pewnie. Ja umyłam włosy, jakby co. Tylko mam takie jakieś dziwne. Hejka, witam Was dzisiaj w kolejnym dniu vloga. Dzisiaj jest 6, tak? I... Są Mikołajki w ogóle, także dzisiaj z Kasią będziemy robiły, nie, Kasia mówiła, że będzie robiła pierniki. Także my zabieramy się za pracę i teraz tak. Tutaj mam garnek z miodem. W środku mam miód, go będziemy gotować, będę go zagotowywać razem z 3 łyżeczkami przyprawy do piernika. A w osobnym naczyniu tutaj mam jeszcze przygotowaną śmietanę, kwaśną śmietanę i tutaj do kwaśnej śmietany będę dodawała sodę oczyszczoną. W osobnej misce mam jeszcze przygotowane 19 mąkę z kakao wymieszaną, białko oddzielone od żółtek, cukier. Dobra, także my bierzemy się do pracy. It's time for Christmas. Oh, it's time for
five chances of a year to try to make it right. You have to see it clear. We all need a helping hand to put our things aside. It's time to take a stand with our eyes open wide. And it will bring out the very best of you. Oh, it's time. Pierwszy raz w ogóle zapiłam się z wami razem przywitać. Mamy dzisiaj Mikołajki i dzisiaj będziemy robiły otwieranie kalendarzy odwrotowych lekcji o Vlogmas. Mamy lekcje do Mikołajek takie specjalne. Pewnie zauważyliście, tak? Ja na co dzień nie mam tego na głowie. Ze względu na to, że są Mikołajki, postanowiłyśmy, że obdarujemy was również, bo tak jak wiecie, vloga przed Vlogmasami mówiłyśmy wam, że co jakiś czas będziemy robić dla was takie niespodzianki i uznałyśmy, że Mikołajki to jest właśnie taki fajny czas. I postanowiłyśmy, że teraz też wam coś obdarujemy. I ogólnie będzie to paczka niespodzianka. I co zrobić, żeby to wygrać? Na jednym z naszych kont na Instagramie, a mamy cztery nasze dwa takie osobiste i na Marty w kuchni i na tym naszym wspólnym, na jednym z tych kont damy dzisiaj albo jutro
O, pewnie jutro, bo filmy u nas nie są rano, tylko po południu, więc jutro, bo chcemy, aby każdy miał czas na obejrzenie tego vloga. Tak. Więc na jednym z tych kont z Instagrama damy pytanie dotyczące... Chciałam powiedzieć wszystkich naszych vlogmasów, które dotychczas były. Nie, dotyczące powiedzmy, tylko żeby nie było tak trudno, dotyczące tego vlogmasa na przykład będzie pytanie, co piekłyśmy we vlogmasie, o. No, takiego pytania nie będzie już, bo wiecie, to nie będzie to pytanie, podam takie przykładowe pytanie, wiecie o co chodzi. I pierwsza osoba, która odpowie poprawnie na to pytanie, wygra od nas właśnie do paczki niespodziankę. I warunki właśnie, jakie trzeba spełniać to, no po prostu obserwować nas na tych Instagramach. No bo tak jak mówię, nie wiadomo na którym to będzie, zobaczymy akurat na który nam będzie po drodze. Na jednym spośród tych czterech i co jeszcze? No i oczywiście obserwować nas, tak? Odpowiedzieć wiadomo na to pytanie konkursowe. Ja już mam w głowie jakie to będzie pytanie, już Marcie powiedziałam, to będzie pytanie dotyczące tego filmu. Nie mówimy kiedy dokładnie to pytanie się pojawi. Po prostu pierwsza osoba, która odpowie na ankiecie na Instagramie, dostanie nagrodę. Tak, no i musicie polubić ten filmik, tak? No. Będzie sprawdzane, powiedz to. Tak. Oczywiście warunki są takie, że musicie być, tak jak Kasia mówiła, obserwować nas na naszych wszystkich Instagramach i polubić ten filmik, czyli zostawić lajka, kciuka w górę pod tym filmem i być naszym subskrybentem na YouTubie. Tak. No. Będziemy po prostu to sprawdzać, będziemy chciały waszą nazwę z YouTube'a jeszcze. Do wiadomości prywatnej. A w ogóle chcemy, żeby to był żeby ktoś wygrał ktoś, kto nas ogląda i kto nas subskrybuje. Dlatego właśnie takie pytanie dotyczące filmu, nie? Tak. Dobra, teraz taka niespodzianka dla was, więc działajcie! Tak, teraz kalendarz adwentowy. No kto pierwszy? Kto pierwszy otwierał? Ja wczoraj otwierałam pierwszy. Dzisiaj są Mikołajki, dzisiaj otwieram. Tak. Już widzę, że coś włochatego. Myślę, że to jest jakiś szal albo jakaś kurde bluza. Taka włochata bluza, nie wiem. Może ciężko było mi to ubić, to. O my god, serio buty? Nie świąteczne, ale... Co to jest? Nie będą za duże. Dlatego miałam, że możesz wymienić sobie. Buty... Ej, nie świąteczne. Ja myślałam, że to jest bardziej jakaś bluza czy coś. Takie króliczki. Chciałam to nie jest świąteczne. To nie jest świąteczne. Ale nie było w tym parku. Więc na razie ich nie będę świątecznych nosić. Takie króliki. Powiem tak. Co jak co? Ale tego się nie spodziewałam. Myślałam, że... No nie wiem, co myślałam, że coś... Powiedz, bo myślałam, że butów już mi nie dasz, bo tak. Dałaś mi chyba 2 lata temu te, nie? Ale tak. Ich, Marta, nie będę nosić na razie przez święta. No wiem. Bo to nie jest świąteczne. Jak święta się skończą... Tak, jak święta się skończą, to będę je nosić, tak święta... Tak właśnie okres poświąteczny i jesień, bo latem bym się w nich zaparzyła, nie? Mhm. Ale czekaj, tam jeszcze coś jest. W tych butach? Nie w butach. W tym garcuniku. No i mam jakieś kulki. Sorry, ale one są tak małe, że ich nie zauważyłam. Takie dwie kulki i taki Mikołaj. Tak, mogła się do buta włożyć. No mogłam w sumie. No to co, teraz tylko czekam, aż będzie po świętach i ubiorę 27 grudnia, teraz ty. Teraz ja, dobrze. O, podobne. To są takie skarpeciory grube. Takie. Ale to są baletki takie. To są takie buty też antypoślizgowe. Hej, przypomniało mi się, że miałam dzisiaj się do was odezwać. Ogólnie powiem wam, że przez tą moją chorobę, o której wam opowiadałam w poprzednim chyba vlogu, albo jeszcze poprzednim, jakoś jestem taka rozjechana pod każdym, emocjonalnie w sensie. No i nie czuję na razie tego klimatu vlogmas, mimo że mamy już 6 grudnia, tak naprawdę 1/4 do świąt, w sensie 3/4 do świąt nam zostało, 1/4 minęła, 25%, wiecie o co chodzi. To nadal nie czuję jednak tego vibe'u świąt, nie wiem, może dlatego, że faktycznie cały czas mi to doskwiera. I a propos tego, że wam mówiłam, że właśnie byłam u lekarza i że najprawdopodobniej mam wrzody żołądka i tak dalej, bla bla bla. Właśnie mówiliście, że o, że tego tak nie można zdiagnozować i że to może być coś innego. No fakt faktem, ja to wiem, bo jednak wiecie, jak człowiekowi ktoś coś dolega, to pogłębia wiedzę na ten temat. Przynajmniej ja tak mam i szukam w internecie. W sumie powiem wam, że ja przed zdiagnozowaniem takim 90% tej choroby już wiedziałam raczej co mi jest, bo wcześniej przeczytałam po prostu to w internecie. Ale tak jak mówiliście, że o, nie można być tego w 100% pewnym. No pewnie, że nie, że
to zwykłe objawy tego nie wskazują, w sensie, że te objawy tego nie mogą w 100% potwierdzić, że też mogą być inne choroby, natomiast są to tak charakterystyczne objawy, że to zwyczaj są te wrzody. Natomiast właśnie dzisiaj zapomniałam wam powiedzieć, że... O, teraz mi miga, dlatego muszę się pośpieszyć, bo nie wiem, czy się zapiszę, że byłam dzisiaj na pobraniu krwi przeciwko baragon jakiejś heli coś tam, czyli żeby sprawdzić, czy mam jakieś bakterie w żołądku i wtedy to mi potwierdzi lub zaprzeczy, czy mam te wrzody, czy nie. No ja myślę raczej, że tak. I dodatkowo dzisiaj dostałam również skierowanie na USG brzucha. No to myślę, że też tak bardziej dla samej siebie sprawdzić, czy wszystko jest ok. Więc dopiero takie badania mogą to, tego diagnozę w 100% tak potwierdzić. No i dzisiaj byłam na pobraniu krwi, powiem wam, że nie lubię tego. W sensie kiedyś się naprawdę mega bałam, teraz wiadomo, że już z wiekiem jak człowiek dorosł, to już nie, ale przede mną były takie dzieci szkolne i tak wrzeszczały, powiem wam, że mi się ten stres tak udzielił, że zaczęłam się momentami stresować, bo pamiętam, ja bałam się pobrania krwi chyba do 15 roku życia, tak samo jak bałam się dentysty, więc znam ten ból i wtedy aż mi się tego razu zrobiło i to jest o. No, więc jeśli chodzi o moje samopoczucie, to faktycznie muszę brać ciągle te tabletki. Powiem wam, że ja jeśli chodzi o regularność brania tabletek, to po prostu zapominam, bo je powinno się brać na trzo. No ale to taka sprawa najdzie z czasem. I ten, co chciałam powiedzieć? No, że jest coraz lepiej, no ale wiecie, trzeba takie coś też wyleczyć. To się po prostu robi antybiotykowanie.